Siema Mario, siemanko, siemanko, wracasz z powrotem, nie? Słuchaj, widzowie strasznie się martwili o ciebie i pytają się, co się stało, że cię nie było. Potrzebowałem trochę odpoczynku, no. Słuchaj, bo ja słyszałem, wczoraj spotkałem pana K, wiesz o kogo chodzi, i on powiedział, że ciebie ponoć zamknęli przez jego pisma. Czy to jest prawda? W życiu. No ja jemu uwierzyłem, widzisz, czyli co jest, to jest kolejne kłamstwo, no pana tak, K. Na jego koncie już nie jedne kłamstwo jest, a pewnie będzie ich od jeszcze groma. Czegoś słyszałem, że potrzebujesz. No niestety, taka sytuacja się w niedzielę wieczorem zdarzyła, że okulary mi ukradli, no. O mocy minus 16, one warte są 800 zł, no i to jest mam utrudnienie, bo słabo widzę. Czyli potrzebujesz tych okularów jeszcze jak biopsja? Minus 16. Minus 16. Może jakiś widz będzie miał. To może ci podeślę. Na minus 16, tak? No właśnie. No. A co poza tym, Mario? Czy oddałem ci wszystkie rzeczy twoje? Tak, właśnie. Meksykanom mi oddał i dobrze, że przytrzymał. Myślałem, że mi mało laty zabrali, no ale przyniósł tak, że... Mam, siedzę na torbie z ciuchami, a tu mam to, co miałem, to... Jeszcze paczka do ciebie zaraz dojdzie, poczekaj chwilę, bo leży u mnie, ale już i tak się z tym nie zabierzesz, także nie ma problemu. Mario, słuchaj, jeszcze jedna kwestia tylko. Czy zgadzasz się na to, że za filmiki dzielimy się 60 na 40, a za live'y 50 na 50? Tak jest. Na pewno? Tak. No i dobrze, tak żeby wszyscy widzowie wiedzieli, żeby nie było, że ja cię okradam, czy oszukuję i tak dalej. Nie, Meksykano nie okrada, właśnie... Tak ustaliliśmy i tak będziemy się dzielić, no. No i mam tu kolejną niespodziankę dla was, widzowie, drodzy. Mamy tutaj kolegę, Mario. Hi. Może się przedstawisz? Hi, how you doing? To jest kolega Mario, który też dla Mario trochę pomaga i fajne gra. Fajne buty ma? No, fajne buty ma, no, fajne, fajne. No, słuchaj, może coś opowiesz o sobie. Ja? Co mam powiedzieć? No nie wiem. Skąd jesteś? Co robisz? Śpię w krzakach. Bo nie mam chwilowo dachu nad głową. To jest tylko chwilowo, wiecie, sami. Czym się zajmowałeś wcześniej? Byłem przedstawicielem wydawnictw wszystkich znakowych w Polsce. PWN, Cykada, Muza Wilka, Zielona Sowa. Co jeszcze robiłem? Zrzucowałem płytę. Jestem muzykiem. No brawo. Może coś, coś wymyślimy. Market Queen Collection, Division Music. I rapuję. Kanada Toronto. I rapujesz? Czasami. No proszę. Ale nie dla pieniędzy, tylko dla relaksu. No może krótka jakaś... Po co mi pieniądze? Jakaś krótka może taka... Wena twórcza? Zarapuj krótko, jak chcesz. Tylko spałę. No, taki długiego materiału nie będziemy robić. Dobra. To jest do mojej dziewczyny. Byłej. Świat minął? Nie. Było? Minęło. Ona odeszła. Podała mi ręce, podała mi serce. Oddała mi ręce, podaje jej serce. Weź moje ręce, swoje serce. Co dalej? Brawo. No nic no. Chcesz być kolejnym bohaterem na naszych filmach? No tylko parę chwilę. No to parę. No dobrze, słuchajcie, także... A napijesz się turbo ptysia. O. Mogę? Proszę bardzo. Zawsze zdrowie mu mojego szkoda. Także Mario się odnalazł. No naprawdę, no tutaj to apeluję naprawdę o te kulory, bo on naprawdę słabo widzi, nie? Teraz. No jeszcze łokieć mam pobity, bo mnie pobili dzieciaki, gówniarze. No. Także, ale ogólnie wszystko gra, wszystko w porządku, jest w miarę co? Żyjesz! Okay. Żyję, no. No i to jest najważniejsze. Także spodziewajcie się kolejnych materiałów z Mario. Coś wam powiem. Telefon dzwoni, ja wam powiem. Trzymajcie się radośnie, zdrowo i kolorowo. Nara, wszystkim. Zapraszamy na materiały.